Rozdział naszej książki pod tytułem Kangury i zaprosić Państwa na nasz ostatni występ w tak doborowym gronie. Zapraszam. Drodzy mili goście, serdecznie Was witamy i na naszą ostatnią uroczystość chętnie zapraszamy. Będzie trochę śmiechu, będzie trochę łez, ale się nie martwcie, bo w życiu tak jest. Coś się zaczęło i coś się skończyło, ale najważniejsze, że nam tutaj dobrze było. A gdzie? Przedszkolu w stumilowym lesie! Yeah.
Dziś chcemy pożegnać naszych kolegów i koleżanki, którzy od września zasiądą w szkolne ławki. Zanim jednak to nastąpi, pragniemy Wam opowiedzieć, jak to różnie bywało w tym przedszkolnym świecie. Na początku tej przygody było bardzo trudno, ale za to panią nie było zbyt nudno. Płacze smarki i wołanie do mamy górowały bardzo długo na pierwszym planie. Nasze panie bardzo się starały, trudny dla nas chwilę zawsze pociesały. Śpiewać, tańczyć, mówić wiersze, dzielnie nas usyły, bo nas potencjał możliwości stały siłę syły. Kangurowej sali.
potrafimy wiele rzeczy, jak się bawić i jak jeść. Znamy wiele pięknych wierszy i piosenek pięknych też. Znamy liczby i litery, z tego chyba każdy raz, bo bez tego żaden człowiek nie potrafi iść przez świat. W tej naszej grupie, jak we wszystkich grupach, nie brak wielci pięty, nie brak ananasa. Na ziemi jadka, ale łakomczuszków kilku. Co wołają, dostaję po cukierku? Mamy pale garu i krzykacze fule. Olesz zobaczą, jak pula parzule. Ale kiedy z nami skończą się kłopoty, już my się Stepanie przekonamy o tym. Niech panie nie myślą, że to puste słowa, bo dziś między nami stanęła umowa, gdy tylko lat będzie stawienie, wszyscy u pań zjawimy się w gościnie. I się pochwalimy, co osiągnęliśmy, by po przedszkolnej przygodzie ruszyliśmy naszą drogę. Szukać niespodziewanych.
Ja też przybiegnę, będę już doktorem. Nadzwyczajny syrop ze sobą zabiorę. To będzie czerwony. Kto lubi kropelkę, mig straci ochotę na psików ze wszelka. Ja za lat 20 będę budowniczy, tyle szkół buduję, że trudno wyliczyć. Nie bardzo ciekawie maszyny liczące, zmajstruję ich 1000 albo 2000. Gdy się zjawię w szkole w dniu nauczyciela, zaraz maszynami dzieci pouczę. Ja za lat 20 przylecę w rakiecie i spytam, czy pani zechcesz się przelecieć. Proszę mi zaufać, nic ani się nie bać, że się dla pani pyzdę gwiazdkę z nieba. Ja chcę być świecielką i jak najwięcej róż zrobię wielki bukiet i panią do wręczę. A ja będę w kuchni pracować, chociaż na razie nie umiem gotować. Kto ma wałek władzy sprawuje, nikt nie podskoczy, nikt nie spróbuje. A ja wam mówię bez złośliwości, że dyrektorką będę w przyszłości, bo nikt nie ma większej władzy na świecie, ale wy to przecież najwiecie, wiecie. Nosi zawsze modne ubrania, lepiej wygląda niż Rubik Ania. A ja fryzjerką zostanę i będę czarować fryzury przeróżne. Paliste, skręcane, szerokie, podłużne, krótkie i długie, gładkie, poplątane, zdaje się i księcia lub prawdziwą damę. Ja zapewnię ciszę wdzięczną muzyką, będę występowała przed wielką publiką. Skrzypce w ręce wezmę i koncert dam, bilety na to wydarzenie zapewnię wam. Ja w bibliotece będę pracować i przeróżne książki segregować. Będę mistrzynią czytania i bajek opowiadania. Zostanę, gdy
Trzeba iść do szkoły. Jesteśmy pewni, że każdy z Was jest na to gotowy. Wiele osób na to długo pracowało, by Wam w szkole wszystko się udało. Zatem dziękuję pięknie wszystkim dzisiaj bardzo chętnie. Lista będzie bardzo długa, nie wiem, czy się uda. Nie pominąć tu nikogo, kto osobą nam jest drogą. Pierwsze słowa dziękujemy, paniom z grupy darujemy, za to, że były nas dobre, miłe, za cierpliwość ponad siłę, za uśmiech słowa złote i ciężką z nami robotę. Panie nam cały świat pokazały, wszystko, co dobre, Panie nam dały i nauczyły rzeczy potrzebnych, tego jesteśmy wszyscy pewni. Więc bardzo Paniom dziękujemy, sprawować się dobrze obiecujemy. By Pan Klub nie poszedł w pole, będziemy pilnie uczyć się w szkole. Było nam tu dobrze i bezpiecznie, za co dziękujemy bardzo serdecznie. A za naszą niegrzeczność i obozowanie proszę nam wybaczyć na się, drogie Panie. Teraz przyszedł czas serdeczny ukłon dać naszej kochanej Pani Małgosi, co również w maluszkach z nami była, super zabawy jak reakcje zawsze wymyśliła. Układała nas do spania, nie szczędziła przytulania. Dyrektora rolę pełni, niech się jej każde marzenie spełni. Za to troszczy się o nas o każdej porze i trudnej chwili zawsze pomoże. Za jej staranie nieprzeciętne, by przy szkole było pięknie. Pani od języka angielskiego dziękujemy za to, że umiemy mówić po angielsku mamo, tato. Powiedzieć good morning, hello lub good night. Zaśpiewać piosenkę na nasze goodbye. Na biblijne opowieści rozważania pobożam. Za historię o Jezusie katechecie dziękujemy. Pani logopedola, Pani życzenia, raz wszystkie lekcje i poświęcenia, by moja mowa była dokładna, lekka, wyraźna i bardzo ładna. I kolejna fala życzeń dla naszych kochanych pań, które nigdy dla nas nie szczędziły pysznych dań. A pań, które obcieć szkole dbają, myją, biorą odkurzane, żeby na swoim miejscu stały zabawki, lśniły się czystością, wszystkie szafy. Naszym rodzicom też pięknie dziękujemy, że w tym przedszkolnym świecie wspierali nas i z tego miejsca im obiecujemy, że dumni z nas będą jeszcze nie jeden raz. Jeśli kogoś pominięto, to dla niego właśnie cała grupa, znaczy cztery, dziękujemy właśnie. Dziękujemy! Przedszkolu było cudnie nam, to był naprawdę piękny czas.
Panu wdzięczność przesłać za miłość, którą dałeś nam i za to, że nas tyle nauczyły. Za dobre słowa w gorszy dzień, za bały taniec, pierwszy śpiew, za wszystko prosto z serca dziękujemy. Przedszkolny etap skończył się, wkraczacie w nowy rozdział, lecz pamięć o przedszkolu pozostanie. Tak dobrze się czuliście tu, że ze dzień rozstania. Dziś się kończy nasze wspólne przedszkolne zmaganie. Lata lecą, wyrośniecie, jesteście już duzi, mądrzy, bystrzy i gotowi do szkolnej podróży. Choć czas mija bezpowrotnie, wspomnienia zostają. Wy je w sercu zachowajcie, bo moc magiczną mają. I choć dzisiaj jest wam smutno, bo opuszczacie przedszkole, to my mocno wierzymy, że świetnie sobie poradzicie w szkole. Pamiętajcie proszę o nas często. Jak wam idzie, co nowego, poopowiadajcie. My na zawsze w swoim sercu wspomnienia schowamy. Za wasze osiągnięcia w dalszym życiu mocno kciuki trzymamy.
drodzy rodzice, życzymy Wam z całego serca, przy tym też dzieciom Waszym, samych sukcesów na szkolnej drodze. Niech rosną Wam same asy. Tak pięknie Wasze Panie do Was powiedziały, ale popatrzcie na te motylki piękne tutaj, zobaczcie. Motylki zainspirowały mnie i powiem Wam taki aforyzm. Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwijać. I dzisiaj udowodniliście, że macie bardzo szeroko rozłożone skrzydełka, a dowodem na to jest Wasz piękny występ, to, czego nauczyłyście się w przedszkolu, Wasze umiejętności, to, co umiecie, ale też to, co macie w sercach, Wasze przyjaźnie, które nawiązaliście tutaj. Jestem przekonana, że wtedy, gdy pójdziecie do szkoły, będziecie o nas pamiętać, bo przecież złożyliście dzisiaj przysięgę, że o nas nie zapomnicie i będziecie pamiętać i nas odwiedzać. Mam nadzieję, że zobaczymy Was jeszcze na niejednej scenie, że nam pięknie zaśpiewacie, opowiecie wiersze, a jak nas spotkacie, powiecie, co słychać w szkole. W szkole czekają na Was książki, ćwiczenia, ale z przedszkola zabierzcie wesołe wspomnienia. Życzę Wam, żeby ta radość i spontaniczność, którą macie na co dzień w przedszkolu, żeby Wam towarzyszyła przez całe życie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Chciałabym podziękować też rodzicom za współpracę, za dobre słowo na co dzień, za rozmowy, spotkania. Życzę Państwu wielu sukcesów na polu wychowania, ale nie tylko. Przede wszystkim radości, spontaniczności, którą dają Wam dzieci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Możemy jeszcze 3 minutki, dobrze? Jak już Pani Dyrektor wspomniała o rodzicach, więc zaczniemy od rodziców. Chciałbyśmy w szczególności podziękować Pani Beacie Wójtewicz i Panu Jarkowi Żakiewiczowi za to, że zawsze nas wspierali, zawsze służyli nam pomocą i Pani Iwonie Winnickiej bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy po takie skromne kilka słów podziękowania. I w imieniu naszej grupy i całego przedszkola i grupy SUP bardzo chciałbyśmy podziękować przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ani Kozakiewicz i też zapraszamy ją tutaj na scenę. Kochani, chcemy Wam wręczyć teraz mały upominek, żebyście o nas pamiętali, ok?
Zapraszam, idę.